Witam wszystkich. W imieniu Pana Jezusa, a szczególnie tych, którzy przyszli i oczekują na jakieś błogosławieństwo. Ja myślę, że Pan jest na tym miejscu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że istnieje i co robi? Nagradza tych, którzy Go szukają. Jeżeli nie szukamy Pana, no to jest trudne, ale myślę, że Pan otwiera nasze serca, usta, uszy duchowe, aby słyszeć, co mówi Pan do nas dzisiaj. Gdy Pan stanął na mojej drodze, tam śpiewaliśmy właśnie ze Słowem. Ja często, gdy sobie tak myślę nad tym wszystkim, to wiecie, bez Słowa nie ma zgromadzenia. Owszem, gdyby było zabrane, to byśmy je cytowali, ale to Słowo jest najważniejsze. Myślę, że dalej modlitwa to jest tak ważne, bo dzieci Boże co mają robić? Wołać jedni za drugim, a szczególnie chwalić naszego Boga, a Pan się przyznaje. To jest wspaniałe. Dalej myślę, że społeczność między sobą, bo jeżeli ktoś opuszcza społeczność, czy nie ma społeczności, to strasznie biedny chrześcijanin. Ja nie tak dawno, jak zachorowałem, to sobie myślę, gdyby nie dzieci Boże, gdyby nie społeczność, no szedłbym do Boga z tym, ale nie ma tego poparcia. Naprawdę jesteśmy tym przedłużeniem, żeby dojść do Boga. Jeden drugiego może podnieść i to jest takie cudowne. A dalej jedna z cech, która powinna cechować chrześcijan, to jest wydawanie świadectwa. I o tym się mówi. Mamy wydawać świadectwo dobre, godne upamiętania. Znamy wszyscy tą wspaniałą historię, gdy Pan Jezus szedł i był głodny. Może i my dzisiaj jesteśmy głodni, to jesteśmy na dobrym miejscu. I wiemy, że przyszedł do tego drzewa, a ono było takie piękne. Miało liście, ale nie było owocu. I wiemy, co Pan Jezus zrobił. Przeklął. Przeklął to drzewo. Wiecie, nie chciałbym nigdy dożyć takiego coś, że zostałem, albo czy też kogoś przeklina. Niedawno byłem świadkiem pewnej sytuacji i człowiek wierzący, gdy, zresztą brat to dzisiaj mówił, matka i syn nie wyszli z błogosławieństwem. Była podobna sytuacja. Ktoś wierzący na wierzącego mówi źle i wiecie, to od razu przychodzi. Odwraca się. Mamy błogosławić. A jak się odwróci błogosławieństwo, to jest coś cudownego. Oczekujemy błogosławieństw. A więc błogosławmy, czyńmy Jego wolę, a Bóg będzie z nami. Przydawał, będzie błogosławił, a będzie też wskazywał, jak mamy żyć. Bo czasem to jest trudne. Nie wiemy. Wiecie, jak to jest. Niedawno brat do mnie przyszedł i parę słów mi tylko powiedział. I wziąłem to jak po czasie, jako wyrocznie, że Duch Boży przez innych do nas przemawia. Żeby jakiegoś błędu nie popełnić. Tu na początku było mówione o dwóch pierwszych synach zrodzonych. Wiecie, jak tam jest powiedziane? U drzwi czyha grzech, a Ty masz nad nim panować. Sam Bóg zatroszczył się i powiedział do niego, tam jest grzech, Ty masz panować, nie śmiesz zgrzeszyć. Ale wiecie, oto człowiek czyni swoją wolę. I tragedia zabija swojego brata. A Bóg chce, abyśmy byli zachowani. Naprawdę, abyśmy byli zachowani, abyśmy słuchali, co Słowo Boże mówi, abyśmy słuchali braci i sióstr, bo często nam chcą coś przekazać. Jak to jest dobre i miłe, gdy bracia w zgodzie mieszkają. To jest jak ten olejek, nie? Cudowne. Tą pieśń, którą też tam śpiewaliśmy, mam ją tam... Wybaczcie. Wyrzuciwszy grzechu złość i brud, tak? Ujrzę widok piękny jako cud.
Tu jest kolejność inna. Ale jeżeli my rzucimy to wszystko, to ujrzymy to, co jest przed nami. Królestwo Boże. I na wieki będziemy żyć. To jest cudowne, że takiego mamy Pana. Ja nie muszę się obawiać. Jeżeli trwam w społeczności z Panem, to Pan trwa ze mną. Gdy brat tu czytał ten psalm, psalm chorego, można powiedzieć, najwięcej psalmów napisał Dawid. Wyobrażacie sobie króla, kiedy on to miał czas? Dzisiaj tylko się słyszy, że mało kto ma czas. Byłem na bezrobociu, byłem na rencie, miałem mało czasu. A ten musiał bardzo tak dobrze zarządzać królestwem, miał tyle pracy, tyle wrogów, że aż się w głowie nie mieści. I on potrafi pisać psalmy. I tu brat czytał, że w 4 wierszu Pan pokrzepi go na łożu boleści. W chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia. Ja myślę, że tego nikt nie wie, co się dzieje, jak jest bardzo chory. Miałem okazję parę takich operacji przejść i doświadczyłem właśnie tego słowa, że Pan do mnie i dał mi to słowo i mogłem czytać, że Pan pokrzepi go na łożu boleści. W chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia. Gdy niedawno lekarz oglądał mnie, takie oględziny zrobił, mówi, o, to miała być śmierć, ale łaska Boża. Nie ma innej możliwości. Łaska Boża. My żyjemy w czasie łaski. Wprawdzie Pan Jezus przyjdzie. I wczoraj, w czwartek mówiliśmy też o tym słowie, że gdy Pan Jezus przyjdzie, czy znajdzie wiarę? Czy znajdzie wiarę? W moim życiu, w Twoim. Ja myślę, że Pan Jezus wiedział, co mówi. Czyżby tak mało ludzi szło za Panem? I On jeszcze do nich mówi, czy znajdę wiarę. A więc, tak jak na początku cytowałem z Hebrajczyków, bez wiary nie można podobać się Bogu. Naprawdę wierzmy, trwajmy, a Pan będzie czynił wśród nas wielkie rzeczy. 138 psalm, znowu Dawida, jest napisane tak. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Kochani, życzyłbym sobie, żeby Pan w tym dniu, którym wołam do Niego, mnie wysłuchał. Ile już było modlitw, często niewysłuchanych. Niespełnionych, może tak lepiej powiedzieć. Często wołamy, a może u schyłku życia zostanie jakaś modlitwa wysłuchana. Oby Pan wysłuchiwał naszych modlitw, bo wiecie, one muszą być jakie? Zgodne z wolą Pana. Często też i na czasie, bo czasem jest powiedziane, że Pan nie wysłucha. Jeżeli będziemy niezgodnie z Jego wolą prosić, ale prośmy zgodnie i aby właśnie w dniu, gdy wzywałem, wysłuchał mnie Pan. Tak Dawid zawołał. Chciałbym też tak wołać, że Pan wysłuchał mojej modlitwy. Gdy tu wchodziłem, siostra mnie tak przywitała i mówi o pewnej rzeczy, o której też tu Przemek mówił. Brak przebaczenia. Musi być dwóch ludzi. Winny albo dwóch winnych, bo nie ma takiej możliwości, że jeden jest winny, a drugi bez winy. Zawsze mówią, że jak się małżeństwo pokłóci, to tam jest dwóch winnych. Bo gdyby ta druga strona nic nie powiedziała, albo wypowiedziała jeszcze błogosławieństwo, to ten drugi się zawstydzi i byłoby inaczej. Potrzebujemy właśnie tej uniżoności. Tak jak Jan Chrzciciel powiedział, największy z proroków, ja muszę maleć, a Chrystus we mnie wzrastać. Jak to ma miejsce, będziemy bliżej Pana, będziemy bardziej błogosławieni i będziemy więksi w oczach Pana, a w oczach ludzi to nie stoi o to. Ludzie mogą myśleć różnie o nas,
ale my w oczach Pana musimy być mocni, skromni, bo Bóg pyszny się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jakie to jest ważne. Kochani, byłem kiedyś na takiej społeczności w Czechach. Wtorek nabożeństwo, myślę, że bardzo takie wartościowe. I niewiasta w granicach 85-8 lat zaczyna pokutować, przepraszać. Słyszała, że w niedzielę, wiedziała właściwie, że w niedzielę jest pamiątka przystąpienia. Będą przypominać, co Pan uczynił. I ona była niepojednana. Uwierzyła wiele lat wcześniej. Tyle lat musiała chodzić w jakiejś takiej niedoli. Bo jako młoda dziewczyna chciała się dowiedzieć, za kogo wyjść. Była tam wróżka i ona jej tam coś przepowiedziała. Nie dajmy się niczym zniewolić. Odrzućmy wszystko, co złe. Trzymajmy się Pana. Dzisiaj wierzący mówią, że mogą grać w karty, mogą wróżyć, że to są tylko takie rzeczy, które niegroźne. Ale wiecie co? Zapłatą za grzech jest śmierć. Jeżeli coś jest powiedziane, że jest grzechem, bo Bóg miłuje grzesznika. Tak bardzo to jesteśmy dowodem tego, jak bardzo miłuje, ale jak bardzo nienawidzi grzech, to nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Odrzućmy wszelki grzech, odrzućmy wszystko, co złe, aby się Panu podobać, nie ludziom. Brat tu mówił, że dobrze by było, jakby było wiele zborów. Ja w Biblii, jak czytam, to apostołowie zakładali zbory. Było ich w tym czasie, no wiecie sami, jak czytacie. Dzisiaj jest wiele zborów, jest to dziwne, jak idziesz do zboru i tam nawet nie wiedzą, żeś przyszedł. Byłem kiedyś w wojsku, przyszedłem jako w tej pierwszej miłości nawrócony do Pana, nawet mi ręki nie dali. Mówię, no ciekawa sprawa. A w innym zborze nie mogli po prostu mnie zostawić, już chciałem, żeby mi dali spokój. Tyle miłości. Dlaczego tak jest? I tak jak brat tu mówił, że wiele tych zborów, co lepiej, żeby były zbory, czy niż jakieś domy, gospody. Wiecie, co jest ważne? Żeby szatan miał robotę. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę powiedzieć. Bo jak szatan śpi, nie ma co robić, to chrześcijanie są albo jego, albo są cieleśni, mają zwady, głupoty w głowie. Ale jeżeli dzieci żyją w prawdzie, miłują się, to on chodzi, jak to Piotr powiedział, apostoł Piotr, jak lew ryczący i chce zeżrać wszystkich. Położyć trupem, jak się to mówi, niewierzących i wierzących. Obyśmy naprawdę szukali Pana, byli pod tą ochroną. I tak jak już może kiedyś tu też mówiłem dawniej, że pewien malarz wierzący namalował dwa obrazy, aby to lepiej widzieć. Ja też lepiej jak widzę, to pamiętam całe życie. A jak mi ktoś mówi, już zapomniałem. I ten malarz namalował gospodę i szatana, który sobie tam leży, odpoczywa i się cieszy. A małe zgromadzenie dzieci Bożych, co tam robił? Chciał się wedrzeć do środka, chciał zniszczyć. Jeżeli masz jakiś problem, pierwsze do Boga. Nie jak trwoga, jak to przysłowie mówi, ale zawsze i wszędzie. A po to mamy braci i siostry, abyśmy wiedzieli o sobie, nie te plotki, zostawmy plotki, ale to, co trzeba wiedzieć, aby Pan nas błogosławił, musimy podawać Mu, Tobie, siostro, Ty mi, Słowo Boże. Amen.